Przepisy o programie współdziałania weszły w życie 2,5 roku temu. Mimo to, na dzień dzisiejszy umowę o przystąpieniu do programu podpisało jedynie 6 podmiotów, z czego aż połowa w grudniu 2022 roku. Przepisy dotyczące programu współdziałania są skierowane do największych podmiotów, tych, które wykazały w roku podatkowym przychody przekraczające 50 milionów euro. Jest to program, który ma umożliwić pełną współpracę z organami KAS, opartą, jak to wskazuje Ministerstwo Finansów, na wzajemnym zaufaniu, otwartości i pełnej transparentności. Program przewiduje wprowadzenie licznych procedur wewnętrznych u podatnika, które mają zapewnić całkowitą zgodność stosowanych przepisów z procedurami wewnętrznymi i zapewnienie, Regulowania terminowego, należytego zobowiązań podatkowych. Zapewnienie tych procedur w wewnętrznym funkcjonowaniu organizacji ma jednocześnie pozwolić na ograniczenie kontroli ze strony organów podatkowych. Przystąpienie do programu wprowadza szereg bardzo istotnych ułatwień dla podatnika dotyczących bieżącej współpracy z organami podatkowymi. Możliwe będzie zawarcie porozumienia. Z organem podatkowym dotyczącym interpretacji przepisów prawa wprowadzenie różnych ułatwień, udogodnień, przepisy przewidują możliwość szybszego otrzymania zwrotu VAT-u. W określonych wypadkach w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w audycie wstępnym lub audycie monitorującym, które są obowiązkowe w przypadku programu współdziałania będą również stosowane niższe odsetki, a nawet możliwość odstąpienia od orzeczenia odsetek za zaległość podatkową, jeżeli podatnik zastosuje się. Do wytycznych wskazanych przez Ministerstwo. Podobnie w zakresie tych nieprawidłowości stwierdzonych w okresie prowadzenia Audytu monitorującego nie będą wszczynane postępowania karno-skarbowe. Są to bardzo istotne ułatwienia dla podatników, które mogą zachęcać do przystąpienia do programu współdziałania. Raz wprowadzone procedury mogą ułatwić całkowicie zarządzanie obszarem podatków w organizacji i w praktyce wyeliminować kontrolę. I sankcje stosowane przez organy. Dlaczego zatem tak mało podatników zdecydowało się dotychczas na przystąpienie do programu współdziałania? Otóż warunki wstępne skorzystania z tego programu są bardzo restrykcyjne. Przede wszystkim ministerstwo wprowadziło szereg wytycznych dotyczących ram wewnętrznego nadzoru podatkowego, które podatnicy muszą się wprowadzić. Podatnik nie tylko musi wprowadzić procedury wewnętrzne dotyczące zarządzania podatkami, jak również zapewnić ich stosowanie, musi opracować Strategię podatkową musi zapewnić funkcjonowanie ładu podatkowego w organizacji, a także przewidywać wiele rozwiązań, w tym technicznych z zakresu IT dotyczących zarządzania kadrami, informacją czy danymi podatkowymi. Spełnienie tych warunków będzie poprzedzone u każdego podatnika przede wszystkim wprowadzeniem wewnętrznych procesów, następnie ich przetestowaniem, czy w ogóle te procesy. U podatnika funkcjonują. Dopiero wówczas możliwe będzie wejście do programu współdziałania poprzedzone audytem wstępnym prowadzonym przez szefa KAS oraz niezależnym audytem funkcji podatkowej, który jest prowadzony przez podmiot trzeci, mający na celu sprawdzić, czy faktycznie procedury zaproponowane przez podatnika w organizacji działają i gwarantują zastosowanie przepisów prawa podatkowego w sposób należyty. Dopiero po spełnieniu tych wszystkich warunków i uzyskaniu pozytywnej opinii możliwe jest przystąpienie do programu i zawarcie umowy z KAS.